Zbliżają się święta Wielkiej Nocy, dlatego w tym odcinku Przechodnika Ulicznego zapytam Was, jak wyglądają Wasze święta i jak się do nich przygotowujecie. Czy rozpoczął Pan już przygotowania do świąt? Na razie jeszcze nie. Jeszcze nie. Nie bardzo. Nie, jeszcze nie. Nie, niestety jeszcze nie. A jak będą wyglądały te przygotowania? Najpierw trzeba się nastawić psychicznie, odpowiednio. Tak, potem przygotować dom. Porządki w domu, troszeczkę, może nie tyle przetworów, ile potraw, które mogę później zamrozić, bo mam małe dziecko, tak, i odmrozić na święta. Chyba głównie w takim wydaniu. Zakupy robi mąż. Nie wiem, jakieś drobne zakupy, nie robimy jakichś tam wielkich przygotowań żywnościowych. No raczej pod względem chyba takim religijnym staramy się to przeżyć niż no nie wiem jak to określić, konsumpcyjnym. Znaczy my generalnie nie obchodzimy tak tradycyjnie jak wszyscy w Polsce, większość w Polsce, bo w ogóle tu jesteśmy z kościoła protestanckiego. No więc tak naprawdę nie zajmujemy się jakimiś tam zajączkami, pisankami, tymi rzeczami. Bardziej skupiamy się na tym, że Jezus przyszedł na ziemię po to, żeby umrzeć na krzyżu za moje grzechy. Mniej jesteśmy związani z tradycją, związaną z jakimiś uroczystościami, bardziej przeżywamy to duchowo. A czy może Pani powiedzieć, w jaki sposób Pani spędza te święta? W domu z rodziną. Córka przyjdzie z zięciem, moja mama. W sumie zaczynamy już w sobotę, idziemy do kościoła ze święconką. Nic w sumie nie jemy do kolacji, bo robimy już w sobotę taką kolację. W niedzielę zaczynamy takim świątecznym śniadaniem w gronie rodzinnym. No i tak to w sumie spędzamy, typowo polsko, w polski sposób za stołem. Tradycje, cóż, no... Jakim możemy mieć tradycję w tym miejscu? Wszyscy gonią za pieniądzem i to wszystko. Więc to jest chyba czas odpoczynku tylko i pójście na spacer z rodziną. A drugi dzień świąt, Śmigus Dyngus. Czy jest to taki mokry dla Was dzień, czy taki symboliczny? Od paru lat już nie, ponieważ często spada śnieg i po prostu to jest to niebezpieczne. Kończy się chorobą zazwyczaj albo czymś. Wiesz, no i chyba wiek, no, wyrośliśmy z tego, co? Akurat u nas świętuje się to hucznie i naprawdę często zdarzały się sytuacje, gdzie każdy po prostu zmienia ubrania. Symbolicznie. Powoli wracamy do tradycji, bo dzieci są, tak to przez wiele lat nie kultowaliśmy tego. A Śmigus Dyngus, czy to jest dzień taki dość mokry, czy tylko symboliczny? Mokry. No ale z umiarem. Na ulicę raczej nie wiem, czy można wychodzić, bo różnie się trafia z tym. Ja swoje przygotowania do świąt, jak widać, już rozpoczęłam. A Wam życzę rodzinnych świąt i do zobaczenia w kolejnym odcinku Przechodnika Ulicznego. Halleluja.